Proszę posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i chodził i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu i dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I właśnie przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy teraz widzicie. Oto słowo Boże. Usiądźcie, proszę. Muszę wam się przyznać, że strasznie dziwnie się czuję bez tak zwanej peleryny, czyli bez kostiumu. Jest trochę tak jak Iron Man bez zbroi, nie? Niby przystojny, ale co z tego, nie? Moi drodzy, mimo to mam nadzieję, że łaska Boża mnie nie opuści i supermoce również mnie nie opuszczą bez kaptura. I chciałbym was krótko wprowadzić, krótko, czyli będzie jak zawsze, ale chciałbym was wprowadzić trochę w tą modlitwę, którą chcemy uskutecznić przed południem. Chciałbym, żeby nas poprowadził ten tekst, który właśnie słyszeliśmy z Dziejów Apostolskich, żebyśmy zobaczyli no, pewien sposób działania Pana Jezusa, a tak naprawdę też pewien sposób naszego serca, raczej otwartości serca, które może pozwolić Panu Jezusowi tak działać. Przejdźmy sobie ten fragment najpierw tak krok po kroku, żeby zobaczyć, co tam się wydarza, a potem zobaczymy, do czego nas to prowadzi w modlitwie. Mamy, jak mówi ten fragment Dziejów Apostolskich, godzinę 9 rano. Aczkolwiek to nie jest 9 rano. Każdy z was, kto zna chociaż trochę Biblię, to wie, że te godziny biblijne to są inne godziny niż nasze. W sensie Żydzi inaczej nazywają godziny niż my nazywamy. Mają trochę inny podział dnia. I ta 9 rano to jest bardzo ważna godzina, bo to nie jest 9 rano. I to, że święty Łukasz zaczyna jakby to, ten opis od tego konkretnego podania, jakby go to bardzo interesowało, o której godzinie to się stało, jakby to jest od razu taki sygnał, że jakby coś tu się będzie więcej działo. Dlaczego? Kochani, godzina 9 to jest nasza godzina 15. Czyli kiedy jest mowa, że Piotr i Jan o godzinie 9 wchodzili do świątyni, to znaczy, że poszli do świątyni w godzinie męki Pana Jezusa. Jak wiecie, Pan Jezus umierał na krzyżu między godziną 6 a 9, tak mówi Biblia. W sensie o 6 go ukrzyżowano, Pan Jezus mniej więcej 3 godziny cierpiał na krzyżu i mniej więcej około godziny 9 oddał ducha. Nie? O 9 był ten moment, kiedy Pan Jezus swojego ducha powierzył w ręce Ojca. I dla chrześcijan godzina 9, czyli po naszemu oczywiście 15, no to jest w ogóle najważniejsza godzina. To jest godzina, jak wiecie doskonale, wtedy odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia na przykład.
godzina, kiedy Pan Jezus kończy swoje życie. I w momencie, kiedy święty Łukasz zaczyna tą opowieść o godzinie 9, Piotr i Jan wchodzili do świątyni, to mówi: uwaga, uwaga, będzie powtórka. Czyli uwaga, uwaga, za chwileczkę znowu się wydarzy to, co się kiedyś wydarzyło o godzinie 9. Czyli ktoś umrze i w ten sposób dokona się zbawienie. Znaczy, za momencik będziecie świadkami zbawienia. To robi święty Łukasz na początku tego opisu. I teraz, co się dzieje? O tej 9 Piotr i Jan wchodzą do świątyni, żeby się pomodlić. Jak słyszycie, napotykają zwyczajowy obrazek, taki, który się tam dokonywał każdego dnia, o każdej godzinie. Przy bardzo wielu kościołach taki obrazek też możecie spotkać, nie? Jakiś żebrak, i to jeszcze, jak się okazuje w tej Ewangelii, żebrak też cierpiący fizycznie, w sensie niepełnosprawny, zostaje przyniesiony do tej świątyni. Zauważcie, ma jakichś ludzi, trudno powiedzieć, kto to jest, czy to jest jego rodzina, czy to są jacyś jego bliscy, czy znajomi, czy też jakaś, nie wiem, opieka społeczna, byśmy powiedzieli. Przynoszą go codziennie, właśnie mniej więcej o tej godzinie, kiedy ludzie przychodzą tam się modlić, przynoszą go i kładą go przy tej bramie świątynnej. Zobaczcie, to jest zaraz taki też sygnał, że ten człowiek jest jakby totalnie bezwolny. W takim sensie nawet nie jest tak, że on tam przyszedł, nie, pożebrać, no bo nie mógł, bo w ogóle jest chromy od urodzenia. Tylko go przynoszą. On jest trochę taki przedmiot, albo może lepiej powiedzieć, on jest taka skarbonka do zbierania pieniędzy, nie? Po prostu mamy dobry sposób na to, żeby ściągać kasę. Czyli kładziemy tego gościa przed świątynią, on tam siedzi przez pół dnia, trzyma tę łapę w górę, posiedzi, pozbiera, jak pozbiera, to go zabieramy z powrotem do domu. Wiadomo, coś mu tam odpalimy, nie? Damy mu jeść, zajmiemy się nim, ale on jest taki dobry, dobra metoda na to, żeby, że tak powiem, pieniądze ściągać. Więc mamy do czynienia z człowiekiem, który od samego początku widać, że jest taki, nie ma własnego życia, nie jest wolny, jest tylko i wyłącznie od innych zależny i tak dalej. Mało tego, zobaczcie, jak bardzo on jest na całej tej rzeczywistości skoncentrowany, w ogóle on sam. Zobaczcie, jak Piotr do niego z Janem podeszli, za chwileczkę do tego jeszcze wrócę, przyjrzeli mu się i kazali mu spojrzeć na siebie, nie? Kiedy Piotr do niego powiedział: popatrz na nas, w sensie spójrz tutaj. Czyli on prawdopodobnie, zobaczcie, siedział taki jakiś skulony, nawet nie patrzy ludziom w oczy, nie? Tylko ręka do góry. No trochę tak jak w Poznaniu, nie wiem, czy kojarzycie. Się tak zawsze śmiejemy, bo w Poznaniu u Dominikanów jest zupełnie inna taca niż we wszystkich innych kościołach dominikańskich. Ja tu nie chcę obrazić żadnych poznaniaków, ale wszędzie, że w Krakowie, jak się tacę zbiera, to ludzie zawsze patrzą temu, kto zbiera tacę, w oczy, się w ogóle cieszą, wrzucają z taką radością, nie wiem tam czego oczekują, nie? Może jakiegoś kontaktu i tak dalej. W Poznaniu zawsze jest tak, że poznaniak zawsze siedzi i... Nie? Bez kontaktu. To mnie zawsze strasznie dziwiło w Poznaniu. Więc ten gość możliwe, że był po prostu z poznańskiego, no nie? I zobaczcie, nie nawiązywał żadnego kontaktu wzrokowego ze świętym Piotrem. Więc Piotrek mu się przyjrzał, mówi: ty, co ty z Poznania jesteś? Mówi: spójrz na mnie! I napisane spojrzał, ale jak mówi Ewangelia, jego spojrzenie miało tylko jeden cel. Spojrzał, bo myślał, że będą mu chcieli dać kasę. Zobaczcie, on w ogóle sam już jest tak skoncentrowany tylko na tym, on jest tak ograniczony, że on już nawet nie jest w stanie pomyśleć, że ktoś mógłby w ogóle czegoś innego chcieć w ogóle od niego, jakiejkolwiek innej relacji z nim chcieć. Że on jest tak ograniczony do tego jednego żebram i daj, że nawet jak się pojawia człowiek, który chce od niego czegoś, który nie po prostu mu rzuca pieniądze, tylko mówi: popatrz na mnie, mówi, chciałbym z tobą chwilę pogadać. To on już nawet nie potrafi pomyśleć, że mógłby. Tylko mówi ten fragment Dziejów Apostolskich, myślał, że chcą mu dać pieniądze, dlatego spojrzał, już nawet nie miał innego pomysłu. Mało tego, kochani, bo chciałbym, żebyśmy dobrze zobaczyli sytuację tego człowieka. Nie wiem, czy wiecie, na czym jeszcze polegała trudność bycia w takim stanie w tamtym czasie. Prawo żydowskie mówiło, że wszelka choroba, a każdą niepełnosprawność traktowano po prostu jako chorobę, jest skutkiem grzechu. Tak ludzie wtedy myśleli. To widać w Ewangelii w niektórych momentach, nie? Jak Pan Jezus tam kogoś uzdrawia, to pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, nie? Ludzie nie potrafili sobie pomyśleć, że może zdarzyć się człowiekowi choroba, która nie byłaby wynikiem jego grzechu. I w związku z tym prawo żydowskie mówiło, że skoro choroba jest skutkiem grzechu, no to ten, który ma chorobę, no to jest grzesznik i nie wolno mu wchodzić do świątyni. I to jest w ogóle dosyć taki kuriozalny tu obraz. Zobaczcie, ten człowiek każdy dzień spędza w bramie świątyni, ale możemy zupełnie spokojnie założyć, nigdy nie był w środku. Dlatego, że prawo żydowskie zakazywało mu wchodzenia do miejsc świętych. Dlatego, że był niepełnosprawny, dlatego, że był chory, czyli był grzesznikiem. Czy zobaczcie, jakiego mamy człowieka? Mamy faceta, który jest totalnie poza kontekstem Pana Boga. Nigdy, po naszemu byśmy powiedzieli, nigdy nie był w kościele,
nigdy nie przyjął komunii, nigdy nie był u spowiedzi, nigdy żadnej formy kultu nie sprawował, nie modlił się w żaden sposób na żadnym nabożeństwie, całkowicie jakby wyłączony z takiego religijnego kontekstu tamtego czasu, mimo że zobaczcie, siedzi tuż przy bramie jakby, nie? Czyli jest tak prawie że, ale nigdy nie przekroczył tego progu, jest całkowicie zależny od innych, jest totalnie skoncentrowany tylko na jednej rzeczywistości. Daj, 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 daj. I nawet prawdopodobnie nie tylko dla siebie, bo wiedział, że i tak te pieniądze mu zabiorą ci, którzy go przynieśli, nie? Kochani, oczywiście w dosłowności ten obraz nie opisuje pewnie nas, ale tak duchowo to jestem przekonany, że bardzo wielu z nas opisuje. Że bardzo wielu z nas jest takich, że mamy takie wrażenie, że jesteśmy na progu Kościoła. I nie chodzi mi o to, że nie wchodzimy do Kościoła. Tylko jesteśmy wierzący, ale mamy takie często wrażenie, no ale jak to tak, żeby tak bardziej, tak naprawdę, tak. No jestem przecież przy tym Kościele i jakoś tam blisko, ale nie mam wrażenia, żebym był tak, no tak jakbym chciał, nie? Ja to słyszę bardzo często w spowiedziach i w rozmowach, nie? Przecież okej, modlę się, chodzę do Kościoła, ale tak się czuję jakby tak, jakby nie ma tego kroku, żebym tam wlazł do środka. W sensie, żebym się tam cały tak poczuł jak u siebie, żeby mi się serce poczuło, że ja jestem w samym środku wiary. Bardzo możliwe, że jakieś trudne rzeczy wam się dzieją i macie wręcz tak, że jesteście tak skoncentrowani na tych różnych trudnych sprawach, że zasadniczo wasza modlitwa, wasze bycie z ludźmi, wasze myślenie w ogóle samo w środku, w waszym sercu, to jest tylko w jednym kierunku, tak jak ten facet, nie? Że tylko daj wreszcie pomóż, 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 Panie Boże. Może ktoś z was tutaj przyjechał na weekend dokładnie w takim celu, nie? Siądę tu jak żebrak i pomóż, 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 pomóż. Nawet nie spojrzę, tylko pomóż, bo już nie mogę po prostu tych sytuacji. Jestem przekonany, że to opisuje wielu z nas. A co jest w ogóle, słuchajcie, najbardziej takie ironiczne, w sensie Łukasz jest przepiękny w tym. Zobaczcie, Łukasz na początku, jak powiedział, że jest godzina 9, to powiedział, że przyniesiono do świątyni tego człowieka i to akurat było przy Bramie Pięknej. Dla nas to może żadna informacja. Jeżeli ktoś z was był kiedyś w Jerozolimie może, na jakiejś pielgrzymce, to wiecie, że do Jerozolimy, w sensie do Starego Miasta, prowadzi bardzo wiele bram, co nie? No to jest dosyć duże, że tak powiem, zasiedlisko, więc nie ma tylko jednego wejścia. Tylko jest wiele bram z różnych stron. Więc naprawdę można do Jerozolimy wejść na 15 różnych sposobów, nie? W sensie też do świątyni. No teraz już świątyni nie ma, a w tamtym czasie. I akurat Łukasz mówi, to było przy Bramie Pięknej. To jest taka trochę ironia, zauważcie, że mamy Bramę Piękna, czyli powinien tam być ktoś piękny, a jest dokładnie odwrotnie. Jakby przy marzeniu o pięknie, czyli przy marzeniu o tym, że mógłbym być kimś niezwykłym, mógłbym być, no właśnie, jestem dzieckiem Boga, przez Niego stworzonym, doskonale stworzonym, siedzi taki, no trup taki naprawdę. Taki człowiek totalnie zamknięty, od innych zależny, skoncentrowany tylko na jednej swojej prośbie, której już nic zupełnie nie ma. I teraz zobaczcie, co się dzieje z tym człowiekiem. Piotr i Jan, to jest w ogóle ciekawe, to jest pierwsze wydarzenie po zesłaniu Ducha Świętego. Czyli tak naprawdę pierwsze wydarzenie, to jest pierwszy czyn Kościoła. Wiecie, że jakby mamy życie Pana Jezusa, nie? Kiedy był z uczniami, umarł, zmartwychwstał, był z nimi kilkadziesiąt dni, poszedł do nieba, była ta chwila zawieszenia przerwy, kiedy czekali na Ducha Świętego, nie wiedzieli co robić, przyszedł Duch Święty i po przyjściu Ducha Świętego, kiedy zaczyna się zupełnie nowy rozdział jakby historii, nie? Pana Jezusa już nie ma, Pan Jezus jest w niebie, Kościół został sam na ziemi. Wiadomo, że Pan Jezus go nie zostawił, ale w takim kluczu jakby fizycznym został sam. To jest pierwszy czyn Kościoła. Po raz pierwszy Kościół się pokazuje. Piotrek i Jan po raz pierwszy wyszli z tej chałupy, tam z tego wieczernika, po tych tam tygodniach, kiedy tam siedzieli i po raz pierwszy idą coś zrobić. Zobaczcie, jacy oni są, bo to jest przepiękne. Piotr i Jan idą się pomodlić, nie? Pobożne chłopaki, ustalone, że trzeba się pomodlić. 15 koronka jest, idziemy na koronkę, nie? Wiadomo, że wtedy koronki nie było, ale idziemy mówić koronkę. I wchodzą do tej świątyni, no i leży ten chłop, nie? Którego tam przynieśli, no i wyciąga te ręce. No i zobaczyli go, a tak naprawdę Piotr go zobaczył, co w ogóle ciekawe. W tym zestawieniu to jest bardzo ciekawe, bo jak wiecie, mamy Piotra i Jana, nie? Jan jest nazywany tak zwanym umiłowanym uczniem. On był taki dosyć, że tak powiem, czuło, spostrzegawczo, taki, on rozpoznawał Pana Jezusa, on był taki do przodu. Piotrek to był taki, no Piotrek, nie? Chłop taki. Nie zawsze wiedział, co tam ma powiedzieć, a zawsze powiedział głupio. Taki był nieokrzesany trochę, nie? A tu w tym momencie, jak się okazuje, właśnie Piotr, ten zupełnie taki, który by się wydawało, powinien być drugi do tego, zauważył tego gościa i jak mówią dzieje apostolskie, przypatrzyli mu się. Tam jest takie słowo po grecku, które oznacza, że Piotr na niego patrzy z takim czymś, chcecie poznać. Tam jest słowo oznaczające przypatrywanie się w celu poznania. Tak można by to, znowu ten poznań, tak można by to przetłumaczyć.
no siedzi chłop z Poznania, no to było przypatrywanie się w celu Poznania, nie? Więc tam jest słowo, jakby, które sugeruje, że Piotr tak patrzy jakby, o, to kobiety mają takie fajne spojrzenie czasem, mam wrażenie, nie? Że kobieta jak czegoś chce od męża, oczywiście nic mu nie powie, nie? Ale tak stoi przed nim, nie? I to jest takie, przecież powinieneś wiedzieć, czego chce. No nie? To jest takie wyzywające spojrzenie, nawiąż ze mną kontakt, jakby zróbmy coś ze sobą. I Piotrek ma coś takiego. Staje przed nim, jakby nie przechodzi po prostu, nie? Bo żebrak leży. Tylko tak patrzy na niego, nie? Jakby mówi, słuchaj, co ty jesteś, o co ci chodzi? I jak mówi, jak mówię, dzieje, no ten chłop na niego w ogóle nie spojrzał, nie? Tylko tę rękę wyciągnął. I tam, gdzie Piotr mówi, spójrz na nas, używa tak samo tego samego słowa, w sensie mówi, nawiąż ze mną kontakt. Mówi, ja tu nie jestem po to, żeby przejść, coś tam ci rzucić, pójść, tylko chcę coś w ogóle z tobą zrobić, jakby zróbmy coś, zbudujmy jakąś relację. No i ten chłop oczywiście nie wie, co się dzieje, nie? Wyciąga te ręce i mówi, bo on myślał, że to chodzi o kasę. Mówi, kurde, dadzą dużo pewnie, bo skoro się zainteresował, to może będzie dużo dzisiaj, nie? Może tylko raz mi dadzą i już pójdę, już nie będę musiał dalej siedzieć. I wtedy Piotrek mówi genialne zdanie. Piotrek na niego tak patrzy, mówi ci to łapę, nie? Mówi, no nie mam srebra ani złota, mówi. No nie mam, mówi. Naprawdę nic nie mam. Ale to, co mam, to ci dam. Mówi, w imię Jezusa Chrystusa, wziął go za prawą rękę, mówi, wstawaj. Kończę to jest wyrażenie w ogóle. Nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, to ci dam. Pierwszy list świętego Piotra. Właśnie jego. Piotr w pierwszym liście ma taki fragment. Już tego znajdę, czekajcie. Piotr mówi tak. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem albo złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez skazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was, abyście przez niego uwierzyli w Boga, który go wzbudził z martwych i udzielił mu chwały, która jest skierowana ku Bogu. Co mówi Piotr w tym liście? Mówi tak, że mamy na świecie jeden skarb, który sprawił, że wszystko jest w nas możliwe, że można, będąc martwym, stanąć na nogi. Mówi, tym skarbem nie było żadne złoto i srebro. Mówi, nie ma takich skarbów na świecie. Mówi, tym skarbem jest tylko jeden skarb. Mówi, krew Chrystusa. Czyli to, że umarł i zmartwychwstał. Więc co to znaczy? Piotr, kiedy tam staje przed tym człowiekiem, to on nie mówi tylko czegoś takiego, słuchaj, no nie wziąłem drobnych, no. Mówi, no nie mam dzisiaj, nie, bo poszliśmy się modlić na koronkę, no nie mam, nie dam ci. Nie, Piotr, kiedy mówi, nie mam złota ani srebra, mówi bardzo prosto, słuchaj, widzę, w jakim jesteś stanie. W sensie, naprawdę ci widzę. Właśnie na ciebie spojrzałem, jakbyś zauważył, mówi mu Piotr, w tekście greckim było napisane, spojrzałem na ciebie takim spojrzeniem, które oznacza, że naprawdę chcę mieć z tobą relację, widzę, co się z tobą dzieje. Widzę, że jesteś trupem. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiej rzeczy na ziemi, która mogłaby ci pomóc, poza jedną. Ta jedna to się nazywa męka i śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Mówi, to jest jedyna rzecz, która może ci pomóc. Wstawaj. Słuchajcie, Piotr tam przed nim staje w niesamowitej postawie serca. Piotr tam staje z takim sercem, które mówi, jest tylko jeden skarb na świecie. Jest tylko jedna rzeczywistość na świecie, która może odpowiedzieć na twoją sytuację. Tak mówi temu człowiekowi, tym wyrażeniem, nie mam złota ani srebra. Czyli mówi, nie ma nic takiego, czym można by cię wykupić z tej sytuacji. Mówi, jedna jest tylko taka rzecz. To jest krew Pana Jezusa, czyli Jego miłość, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, bo jest godzina 9. Właśnie to sobie przypominamy. Właśnie po to tu idziemy o tej godzinie. On umarł i zmartwychwstał, żebyś ty żył. Wstawaj. I napisane, że ten chłop tak wyszczelił, że zaczął latać po tej świątyni i skakać po tej świątyni. No i zobaczcie, ten facet nie był od początku życia w tej świątyni nigdy. Kiedy po raz pierwszy do niej poszedł, to zaczął biegać po tej świątyni, jak na przykład podskakiwał i wszyscy na niego patrzyli, pewnie na początku sobie pomyśleli, matko, jakiś kolejny wariat, nie wpuścili wariata. A nagle się zorientowali, ty, to jest ten chłop, to jest ten trup, który tam leżał przed tym, przed świątynią, przecież on tutaj codziennie leży. Mało tego,
Jak Piotr do niego mówi wstań, używa bardzo ciekawego słowa. Mówi po grecku, jest napisane w Dziejach Apostolskich, egeiro. Tego samego słowa używa wszędzie Biblia, kiedy mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc co się dzieje w tej Ewangelii? Pierwszy czyn Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego polega na tym, że Kościół spotyka kogoś martwego. I nie chodzi mi oczywiście o martwego, bo umarł w takim sensie fizycznym, tylko wszystko umarło. Serce mu umarło, relacje mu umarły, on umarł cieleśnie, fizyczność mu umarła, leży trup życiowy. I Kościół w pierwszym swoim czynie pokazuje dokładnie istotę tego, czym Kościół jest. Że Kościół jest Kościołem wtedy, kiedy ma w sercu tylko jedno. Ma w sercu największy skarb, jaki istnieje, i tym skarbem jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jeżeli Kościół z tym skarbem do kogoś podejdzie i ten skarb mu da, to ten skarb sprawi, że ten umarły wstanie. Że ten, kto umarł w sercu, w duszy, w emocjach, w ciele, gdziekolwiek, czyli wydarzyła mu się śmierć, to ten umarły wstanie od tej miłości Pana Jezusa. Panie, dlaczego wam to dzisiaj gadam? Mamy się za chwileczkę pomodlić. Za momencik staniemy wszyscy wokół Pana Jezusa. Staniemy jako Kościół. I Pan Jezus będzie mógł działać takie rzeczy w jednym wypadku tylko. Kiedy będziemy mieli w sercach to, co miał święty Piotr i święty Jan tamtego poranka. Czyli będziemy mieli w sobie miłość jedną, jedyną do jednego skarbu. Do Pana Jezusa. Jeżeli dzisiaj ktoś z was, względem Najświętszego Sakramentu, który za chwileczkę będzie między nami, to będzie Pan Jezus. Ten, który umarł, ten, który zmartwychwstał, ten, który jest cały czas z nami, chociaż nie ma go tu fizycznie, to zostawił się nam w tym sakramencie. Jeżeli zrobicie w swoim sercu z tego Pana Jezusa swój największy skarb, czyli nic innego, nie ma nic drogocenniejszego, żadnego innego złotego i srebrnego w twoim życiu, tylko On będzie twoim skarbem, czyli będziesz Go kochać po prostu całym sercem, to On wszystko może zrobić. Wiem, powiecie mi, no dobra, ale moja miłość to jest taka, jaka jest, nie? Ja się to mogę starać i mogę tam sobie tak... Ja tu kocham, no ale mam taką miłość, jaką mam. Dlaczego to jest ważne, że to był święty Piotr? Kochani, pamiętacie taką rozmowę świętego Piotra z Panem Jezusem przy śniadaniu kiedyś, nie? Po zmartwychwstaniu, jak go Pan Jezus pytał o miłość, nie? Pamiętacie, nie? 21 rozdział świętego Jana. Siedzą przy śniadaniu, jedzą rybkę, jedzą jakieś tam chleby i Pan Jezus nagle nic z gruchy, nic z pietruchy przy śniadaniu wyrywa, jakby psując atmosferę. Piotrek, a ty to mnie kochasz? Tak bardziej ty niż chłopaki? Bo tak pytam, ty mnie kochasz bardziej aniżeli ci? Mówiłem już o tym 1000 konferencji, ale ostatnio jak mówiłem jakieś tam kazanie, przypomniałem sobie jedną rzecz, której chyba wam nigdy nie mówiłem. Wiecie, że tam są 3 pytania o miłość, nie? Pan Jezus go pyta 3 razy. Czy mnie kochasz, czy mnie kochasz, czy mnie kochasz, czy mnie kochasz? I tam najciekawsze rzeczy się dzieją, jak to zawsze oczywiście w greckim tekście, nie? Czego po polsku zupełnie nie widać. Może ktoś to pan pamięta, kilka niedziel temu było takie CNN o 4 słowach o miłości w Piśmie Świętym. Ktoś to oglądał może? Pismo Święte używa 4 słów, kiedy mówi o miłości. Ma 4 różne wyrażenia. W tym tekście są użyte 2. Są użyte 2 z tych 4. Pojawia się słowo filia i pojawia się słowo agape. Filia to jest miłość taka po ludzku. Taka, że mam kogoś, kogo miłuję, w sensie próbuję go z całych sił kochać, jest moim bliskim przyjacielem, robię co mogę po ludzku, żeby okazać mu miłość. Agape greckie to jest miłość, której człowiek nie jest w stanie sam zrobić. To jest na przykład miłość nieprzyjaciół. I Pan Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, właśnie o takiej miłości mówi. Czyli miłość, która przerasta ludzkie możliwości. I wiecie, co się dzieje ciekawego w tym tekście? Kiedy Pan Jezus pyta Piotra, to pyta go agape. Czyli pyta go tak: Piotrze, czy ty mnie miłujesz tak, jak nie możesz mnie kochać? Czy jakby po ludzku to jest dla ciebie za duże? Ale pytam cię, czy mnie kochasz w ogóle tak, że to wykroczy ponad wszystko? I Pan Jezus go zawsze pyta tym słowem. Piotrek odpowiada słowem filia. Powiem teraz głupio to tłumacząc. To nie będzie dosłownie, ale to można by zapytać tak. Piotrze, czy ty mnie kochasz? A Piotr mówi, lubię cię. Tak można by to przetłumaczyć. Mówię, to nie jest dosłownie oczywiście, żebyście dobrze zrozumieli, ale to jest między ta różnica. Że Pan Jezus pyta, Piotrze, kochasz mnie? Nie no, bardzo cię lubię, Panie Jezu. Piotrze, poczekaj, bo zapytam cię jeszcze raz, bo chyba nie słyszałeś. Piotrek, czy ty mnie kochasz? Bardzo cię lubię, Panie Jezu.
Wiecie, co robi Pan Jezus za trzecim razem? No dobra, lubisz mnie? Za trzecim razem Pan Jezus zmienia słowo. Pytał go, czy mnie kochasz tak po prostu najwyżej. On mówi, no tak wysoko to nie, no. To kocham Cię tak, jak umiem. Mówi, ale Piotrek, ale tak najwyżej. No, kocham Cię tak, jak umiem. Pan Jezus mówi, dobra, ale naprawdę kochasz mnie tak, jak umiesz? I on mówi, no. Zobaczcie, co robi Pan Jezus. On robi coś przedziwnego. On mówi tak. Wystarczy mi Twoja miłość. To, że Pan Jezus oczywiście chce, żeby Piotr doszedł do niezwykłej miłości, to jasne, on go do tego doprowadzi. Ale tam w tej rozmowie w pewnym momencie Pan Jezus mówi, Piotrek, dobra, wystarczy mi, żebyś mnie kochał tak, jak potrafisz z całego serca. To jest przedziwne, co się dzieje w tym tekście. Nie chodzi o to, że Pan Jezus obniża loty, nie? Mówi, no dobra, to nie wymagajmy tyle od tego Piotra, bo to, no, to nie do rady, nie? Tylko co on mówi? Przyjmę Twoje serce, tylko żebyś mnie kochał z całego serca. Tak jak potrafisz. Kochani, dla mnie to jest strasznie ważna wskazówka i to, że Piotr tu staje. Piotr to już wie. On wie, bo on zdradził Pana Jezusa, że on go nie kochał tak, jak mógłby go kochać. Że mógłby go kochać bardziej. Mógłby go nie zdradzić. Ale usłyszał od Pana Jezusa, Piotrek, to Twoja miłość mi wystarczy. Tylko żeby to było z całego serca, tak jak umiesz. I Piotrek tu staje przed tym gościem i mówi, wiesz co, ja nie mam nic, mówi, ja mam w sercu tylko jedno. Ja mam w sercu tylko miłość do Niego. Ona marna jest, wiesz, mówi, jak mnie kiedyś pytał o większą, to powiedziałem, że nie ma szans. On powiedział, dobra. Ale mówi, taką marną mam, ale to jest największa miłość, mówi, mojego życia. I tą miłością Ci mówię, zmartwychwstań. Co się okazało? Że ta miłość wystarczyła do tego, żeby ten facet zmartwychwstał. Hej, nie oszukujmy się. Kościół nie kocha Pana Jezusa najdoskonalej, jakby mógł. No znacie Kościół, nie? No różnie to bywa u nas w Kościele. Moglibyśmy kochać Pana Jezusa jako Kościół bardziej. Mówię i my, w sensie i ja, jako duchowny, i wy, bo wszyscy jesteśmy Kościołem. No nie oszukujmy się, że kochamy Pana Jezusa na najwyższym poziomie. Ale Pan Jezus mówi, jeżeli to będzie Twoja miłość z całego serca, z największego serca, jakiego masz, mówi, to mi wystarczy. To mi wystarczy do tego, żeby Cię podnieść z martwych. Jest taki genialny tekst, nie pamiętam, czy u Teresy z Avila, czy u Katarzyny Sieneńskiej. Nigdy nie, one mi się zawsze mylą. Prawda, żyły tam 400 lat, od siebie były odległe, ale one są tak podobne, w sensie w sercach zawsze nie wiem, która to która była. A chyba Teresa. Teresa ma taki moment, gdzie się strasznie żaliła Panu Jezusowi, że ona by chciała się lepiej modlić i bardziej Go kochać w ogóle i taka być dla Niego lepsza, bo czuła, że ta jej miłość jest taka żadna. I strasznie Go przepraszała i w ogóle, że ona Go tak kocha mało i tak dalej. I wtedy Pan Jezus takie jej pytanie zadał jedno. Mówi tak, Tereniu, mówi, a ty tęsknisz za modlitwą do mnie? Tak tęsknisz za tym, żebyś się bardziej modliła? Ona mówi, no tęsknię no. A mówi, tęsknisz za tym, żebyś mnie bardziej kochała? Ona mówi, no strasznie tęsknię. A on mówi, widzisz, Tereniu, bo ta tęsknota to jest najwyższa miłość do mnie. Że mówi, to, że tęsknisz za tym, żeby ze mną być lepiej, mimo że nie potrafisz ze mną być lepiej, to ta Twoja tęsknota za tym byciem, to jest właśnie, mówi, miłość do mnie. Więc jest dokładnie to samo. Gdzie Pan Jezus mówi, znam Twoje serce. Wiem, że Twoje serce mógłbym doprowadzić do czegoś większego i w ogóle doprowadzę je kiedyś do czegoś większego. Kiedyś Ci je tak po prostu rozepcham, że będziesz kochać tak, jak nie potrafisz. Ale na razie w związku z tym, że nie potrafisz jeszcze kochać tak, to jeżeli będziesz mnie kochać z całego serca, ale z całego serca tego, które masz, ono może być małe, ono może być liche, ono może być słabe, ale jeśli będziesz mnie kochać z całego serca, mówi, to mi wystarczy. Dla mnie ten fragment jest poruszający przede wszystkim z tego powodu, bo ja wiem, kto stoi przed tym człowiekiem. Że gdyby to był święty Jan, to byłoby trochę inaczej, bo Jan miał ogromne serce. Nie bez przyczyny był nazywany umiłowanym uczniem, nie? Naprawdę on z Jezusem znalazł, on jest, nie wiem czy wiecie, święty Jan jest patronem wszystkich sióstr kontemplacyjnych, zakonników kontemplacyjnych, wszystkich, którzy są na modlitwie. Jan ten leżący na sercu Pana Jezusa, nie? Na ostatniej wieczerze, pamiętacie, nie? Jak Jan spoczął na piersi Pana Jezusa. To jest zawsze taki obraz serca, które strasznie pokochało Pana Jezusa. I zobaczcie, w tej scenie Jan stoi jak burak taki w ogóle z boku, w ogóle jest nieważny. Jan się w ogóle nie odzywa, Jan w ogóle nie ma żadnej roli. Cała uwaga się skupia na tym Piotrze, który jeżeli chodzi o serce, to do Jana to jest słaby. To Jan został pod krzyżem, Piotrek uciekł. Jan był do śmierci Pana Jezusa, Piotrek zwiał.
Jego serce jest takie przy takim sercu Jana. I w tym miejscu stoi właśnie Piotr z tym swoim takim sercem. I mówi, ja nie mam w sercu żadnego innego skarbu, mówi, poza krwią Pana Jezusa, czyli poza Jego męką. Ja, mówi, tak Go kocham za to, co On zrobił. Ja wiem, że to jest, mówi, takie. Pytał mnie kiedyś, czy większe. Powiedziałem, że nie umiem. Nie oszukiwałem, zgodził się. To jest przepiękne w ogóle w Piotrze. I mówi, wiesz co? Wystarczyło mu. Wstawaj! I chłop wstał. To jest niezwykła pokora w Piotrze. Że on wie, że nie podskoczy wyżej, nie? Że tutaj ma. Ja dlaczego to mówię? Bo nie chodzi mi o to, żebyście dzisiaj stali na modlitwie i sobie powiedzieli, no Panie Jezu, no ale ja nie umiem Cię kochać. No chciałbym, ale no to jest takie, no widzę to na innych, patrzę, oni się tak wszyscy modlą, Boże, jak oni Cię kochają. Ja bym chciał chociaż tyle. Jesteś dokładnie jak święty Piotr w tej scenie. Gdzie obok będzie stał Jan, taki cały rozmodlony i uchachany, a Ty tam będziesz stał i taki, no ja mam taką tą miłość. Jezus mówi, wystarczy mi. Tylko żeby to było całe Twoje serce. Kochasz mnie? No lubię Cię. Kochasz mnie? No lubię Cię. A lubisz mnie bardzo? No bardzo. Dobrze, to chodź. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w takiej prostocie serca przed Nim stanęli. Jeżeli znajdziecie w swoim sercu taki skarb, to będzie mógł robić takie rzeczy. Od tego się to zaczęło. Potem ta historia w Dziejach Apostolskich, to mam nadzieję, że znacie Dzieje Apostolskie, idzie w niewiarygodny sposób. Piotr potem dojdzie do tego, ja kocham ten fragment, pamiętacie to, nie? Że jak Piotr będzie gdziekolwiek przychodzi do jakiejś wioski, to będą kłaść chorych na ulicach, żeby chociaż cień przechodzącego Piotra, cień padł na chorych. I wystarczyło, że cień padł na tych chorych Piotra, to byli uzdrawiani. Ja byłbym świetny w tym, ja mam duży cień, nie? No nie? Ja bym zagarniał tak, że ło. To jest coś niezwykłego w tym. Ja myślę, że ja nie mam takiej miłości jak Piotr jeszcze. Ja mam tą jeszcze niższą. Ale kochani, okazuje się, że Pan Jezus Piotra do tego doprowadził. I mówi, wystarczy mi. Taka to Twoja miłość, taka. Tylko żeby to było całe Twoje serducho, mówi. I kochani, tak się dzisiaj pomódlmy. W sensie, tak stańmy przed Panem Jezusem. Dobrze? Tak. No wiem, będziecie zachowywać jak ten święty Piotr, nie? Będziecie kochać? No lubimy. Tak. Amen. Amen.